Cześć, widzowie, bardzo serdecznie. Z tej strony Lota, to jest kolejny odcinek z gry The Sims 4, szalony naukowiec, chociaż już nie jest naukowcem, ale nadal się nazywa tak samo. Tak, mamy dzisiaj 2 dni wolnego, słuchajcie, od pracy, także biorąc pod uwagę naszą wielką żałobę, bo tak, stała się rzecz straszna, otóż nasze obydwa miśki, pyśki, czyli kwiato coś tam, co się, kwiato, krowokwiaty, o, krowokwiaty, umarły, niestety, śmiercią tragiczną, zostały z nich same szczątki. Stojące, bardzo smutno. Musimy iść i złowić nowego naszego misia pysia, czyli kolorowego krowokwiata. Ewentualnie zobaczymy, czy uda nam się zebrać cosik z naszych roślinek. Zaraz to zobaczymy, tylko najpierw zjemy śniadanko, a potem będziemy się wszystkim na spokojnie, powoluśku, pomaluśku martwić. Halo, Holly, możesz? Dziękuję. Lol, smer, smer. Dobra. Jedz, 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 szybciutko, bo nie mamy czasu, musimy się w ogóle przebrać w coś normalnego. Wow, nice, fajne są te tatuaże, naprawdę podobają, mi się podobają. Dobra, koniec jedzenia, misia pysia. Czy coś nam tutaj urosło na tym drzewku? Nic mi nie urosło. W każdym razie mogę cię odchwaścić i podlać. To będzie pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić w naszym pięknym ogrodzie. Ze względu na to, że stąd teoretycznie powinny mi właśnie wyrastać wszystkie różne inne krzaczki dotyczące krzaczków, tak? Podlejemy wszystko ładnie. Ojejku, moje biedne roślineczki. Moje maleństwa, moje kochane. Zaraz by mi wszystko tutaj poumierało. Zaraz wszystko jeszcze odchwaścimy. No, po prostu pielęgnuj ogród. Zrobi to, co potrzeba. Nie potrzeba niczego. Okej. Pobierz sadzonkę, bla, 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 bla. Dobra, na razie to zostawiamy. Tutaj przyjdźmy. Ewoluuj. Tutaj nic nie mogę zrobić. I tutaj też nic, więc zbierz plon. Albo może cały plon. Zbierz cały plon. O, będzie łatwiej, będzie prościej. No właśnie, super, ekstra. Wszystko zebrane, wszystko odchwaszczone. Dobra, to w takim razie... A, zabawa jeszcze. No tak. Najlepiej, żeby była w najlepszym nastroju, ze względu na to, że ona bardzo nie lubi... bardzo nie lubi... Czego? Łowić ryb. Tak, dokładnie. Bardzo nie lubi łowić ryb, także im lepszym jest nastroju, tym lepiej dla nas. O, Jezu, jeszcze głodna, świetnie. Ale to spoko, tam są wszystkie duperelki potrzebne do jedzenia, czyli grill, także możemy na spokojnie się już udać w podróż, także podróżujemy do parku. Dobra, choćbym miała spędzić tutaj 2 bite dni, to nie odejdę stąd, dopóki nie złowię nowego mojego misia pysia. Także idź na ryby, będziemy łowić i mam nadzieję, że w końcu się uda gdzieś tam kiedyś, no wiecie o co chodzi, nie? No. Potrzebuję mojego krowokwiatu, bo to jest moja najwspanialsza rzecz, jaka może być. I oczywiście już jest nieswoja, bo łowi ryby. Ona strasznie nie lubi wędkować. Bardzo mi smutno z tego powodu. Jak mi tylko złowi rybę, to będzie kiepsko. Tylko nie ryba, proszę. O Jezu, fuj, nie. No i złowiła rybę. Świetnie. Dobra, to w tenże czas, póki jeszcze nie mogę niczego zrobić, wezmę sobie, zgrilluję coś. Grill. Hot dogi z tofu mogą być. Idź popływać i mów do siebie, nie. Ile to mi będzie trwało? Ej, 10 minut, to nie tak długo. Tylko nie zróbmy teraz jakiegoś tej pożaru. Przez to, że... Aha, jeszcze 40 minut. Super. Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Weź porcję i zjedz sobie. Zjedz, bo czujesz się lepiej, uwierz mi. Oprócz tego, że jesteś zmęczona. A to ile jeszcze będzie trwało? No przecież 0 minut, no. O Jezus Maria. No i wiedziałam, że tak będzie. Idź na rybę. A zaraz. Wędkuj na przynętę. I teoretycznie, gdyby mi się udało tutaj znaleźć lwią paszczę, to byłoby całkiem miło. O, była. Bo może na to szybciej się złapię. Także nie idź na ryby, tylko na lwią paszczę mi tutaj wędkuj. Dobra, leć. Póki jeszcze możesz, no. Leć. O, come on, dziewczyno. No jest, dobra. Udało się znaleźć. Wędkuj. Dawaj mi krowokwiata, proszę. Proszę. O nic więcej naprawdę nie proszę, tylko tego jednego malutkiego... O, nowa ryba, fuj. No i już połowione, już połowione. Dobra,
No w takim razie pogadamy sobie jeszcze z tym ziomkiem tutaj. Nie wiem, kim on jest, ale towarzystwo szybciej wbije tak niż przez telefon, jakbym miała rozmawiać. No już znacie się? Już? Przywitaliście się? O Jezus Maria. Już? Już. Przyjazne... dziel się sekretami. Mogę w ogóle w tym momencie już opróżnić swój ekwipunek z tych wszystkich kryształów i tego wszystkiego, bo już nie jest super ekstra naukowcem i nie potrzebuje tych rzeczy. Tak. Wreszcie dajcie mi tutaj jakieś normalne pogadanki, a nie niechlujny, fuj. On jest w ogóle murzynem. Złe. O, jeszcze ta się dosiadła. A nie, po prostu przyszła po jedzenie, spoko. Czy poczujesz się lepiej? Czy będziesz tylko nie swoja? Proszę cię, no weź. Dobra, tylko nie swoja. Czyli powinnam jeszcze móc dać radę jeszcze raz złowić cokolwiek. No idź. No idź tutaj. Ona idź. Świetnie! Patrzcie, spakowała się. Kupia. No super, że zjesz to. A teraz byłoby miło, jakbyś stąd odeszła i poszła złowić ryby jakieś. Co ty na to? Wow, super! Juhu, brawo! No idź na ryby. Jezus Maria. Dobra, nie. Wracam do domu, wysyłam ją spać, bo przecież... Okej. Udało mi się ją troszkę chociaż ogarnąć. Zauważyłam, że te jej potrzeby strasznie szybko lecą teraz. To jest w ogóle czymś dziwnym. Zjedz śniadanie, na przykład frytetę ze szpinakiem. Niech będzie. Halo? Boże. Co za gra? Co za gra? Co ona tutaj odwala? Normalnie nie wierzę. Chyba ją przeprowadzę do innego normalnego domu w tym momencie, bo widzę, że te mody tak jakby no nie chcą do końca współpracować, ale boję się, żebym straciła przez to ważne rzeczy z tego wszystkiego i nie, dobra, przemęczymy się te kilka odcinków, na pewno damy radę, także nie ma co się denerwować. No już, zjadłaś, tak? Dlaczego jesteś spięta? Dlaczego? Bo jesteś romantyczką, no tak. No tak, no tak, no tak, wspomniałam. Ten romantyzm, no właśnie, to jest najgorsze, co mogło mnie spotkać. Dobra, zobaczmy, jak tam nasze tutaj. Mamy coś do zebrania. Mogę ewoluować roślinę. Ewolucja też jest dobra. Może mi coś tam zaliczy? Albo nie. A, jednak zaliczyła. No to mam 2/10. Ale śmieszne. No, się uśmiałam, że ja nie mogę. Mogę coś ewoluować? Nie, nie chcę każdego z osobna, kurde, klikać. Zbierz cały dostępny plon. A w międzyczasie gdzieś tam pousuwam te niepotrzebne rzeczy, które w ogóle mi nie są potrzebne, a je trzymam i bez sensu. No, come on. Pielęgnuj ogród. O, o to mi chodziło. Nic nie wymaga pielęgnacji. Okej. Zbierz cały plon. Nie ma co zebrać, okej. Pielęgnuj ogród. Okej, i oczywiście musiało się pojawić coś, co mi będzie teraz zasłaniać cały ekran. Samo południe i już nie mam towarzystwa. Skłam. Winest, chodź, my się znamy, Winest. Byłeś ze mną w Asylum, pamiętasz? Opowiedz śmieszną historię. Entuzjazm się kosmitami? I będzie, rozmawiaj o czymś tam logicznych zagadkach, czy coś tam deseń. Dziel się sekretami gotowania. Nie musicie się lubić, zupełnie nie musicie się lubić. O, wystarczyło, że... Dobra, to co, lecimy jeszcze raz do parku. Okej, pędzimy na łowienie rybków. Rybków, rybek, czy jakkolwiek, proszę. Tylko jedno maleńkie coś. A jakbym, Boże, jakbym była znowu naukowcem, bym mogła sobie skopiować tego tyle, ile bym chciała. Dobra. Teraz pomyślałam o tym. Jest! Jagoda krowokwiatu, super. Może jeszcze jedną wyłowi tak przy okazji.
No, proszę, proszę. Hmm? Tak, druga. Okej, okay, jeszcze jedną. Tak przy okazji, może się uda trzecią. Triple kill. Ryba, fuj. Fuj, dobra, idź do domu. A co tam było? Oddychaj głęboko, aha. Nie, idziemy do domu. Wracamy zasadzić naszego krowokwiatka. A nawet dwa. No i mamy nasze krowokwiatuszki. Gdzieś tutaj musimy je zasadzić, tak jak chyba wtedy były. Gdzieś tutaj w ekwipunku będą, jak tylko się ekwipunek załaduje. I są, jest jeden tutaj i drugi gdzieś tutaj obok. O, dobra. Ej, nie, wróć. Mam nadzieję, że tym razem nie zapomnę ich karmić. Będę je karmić dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Tak, i to będzie chyba najbardziej optymalne, że mi nie zdechną i mnie przy okazji nie zjedzą i będzie chyba tak najlepiej. Tylko teraz trzeba czekać znowu, aż mi wyrosną moje Andrzeje małe. Jeden Andrzej i drugi Andrzej. Mogę ci podlać albo ciebie? Nie, nie mogę podlać. No dobra, to niech sobie tam siedzą, a ja sobie zadzwonię. Na przykład... Adrian? Kto to jest Adrian? Adrian Maluch. Erik Lewis. Małżeństwo. Mm-hmm. Nina Don jest ten. Oplanowy z Vivian Mitchell Pennington. Mitchell Pennington. Mogę do niego zadzwonić. Zaprosić do spędzenia czasu na tej parceli. Bang. Przyjdzie? Przyjdzie, słuchajcie, bardzo dobrze. Przyszła Bella, ale z Bellą teraz nie mam czasu się zadawać. A nie, poszła sobie, dobra. Jest Mitchell Pennington. Dzień dobry, Mitchell. Muszę w końcu znaleźć jej jakiegoś faceta, żeby nie była samotna, żeby przestała mi usychać i być spięta w nieodpowiednich momentach. Rozmawiaj. Nie bądź znudzony. Przyjazne, plotkuj. Testuj, dziel się sekretami gotowania. Rozmawiaj o technikach fitnessu. No z nim to akurat się nie pogada na ten temat, ale pominimy to. Rzeczywiście pominimy ten temat. Nie bądź znudzony. Zachwytaj się sonarami na pianino. Przestraszy, no i poznaj. Nie pamiętam zupełnie, jaki jest Ty Pennington. Mitchell Pennington. Zapytaj, czy jest w związku. Na pewno nie. Wydaje mi się, że nie. Jak miałam czarną wdowę, to chyba miałam Penningtona w swojej sieci. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam. Jest singlem, super. Opowiedz porywającą historię. Żartuj o politykach. Tak, politykach. Politykach się mówi. Pochwal wygląd. To Nina, Nina, Katrina. Katrina. Zgadłam za trzecim razem. Przechwalaj się majsterkowaniem. Jeszcze jak ktoś tutaj idzie, opowiedz dramatyczną historię. I przydałoby mi się to leżenie na ziemi i oglądanie. Chmur. Bo to jest chyba najlepsze z tego, co mi się wydaje. Zapuść do patrzenia w chmury. Jej, jest. No i w końcu mam z kim porozmawiać, no. Pobawić się w ogóle. A nie, tylko ta Bella i tylko ta Nicole i ten, jak on się nazywał? Don Notario, który nie chce się angażować w ogóle. A tak? Może będę miała męża, albo narzeczonego, albo coś, nie wiem. Może być. Skorzystaj. Jesteś zainspirowana, proszę zostaw moje misiaczki, pisiaczki tylko w spokoju. Mogę podlać. Dobra, to podlejemy moje dwa misiaki. I zobaczymy, co z tego wszystkiego w ogóle wyjdzie. Dobra. Już więcej niczego nie podlewa, nie trzeba. Cześć, Mitchell. Rzuć szalone spojrzenie. I opowiedz liczarski dowcip. To może być ciekawe. Ciekawe jestem, jak zareaguje na to. Boże! Dziewczyno! Ja muszę ten grób tutaj niestety, ale... aha, nie można usunąć. To może można go jakoś, nie wiem, wyeksportować stąd? Złóż ofiarę przodkom? Lol. Zniszcz. O, jest zniszcz. Super. To mi się podoba. Ej, no Mitchell. Udziel rad dotyczących naprawiania. Po prostu sobie pogadajcie.
Znowu o zainteresowaniach. Jezu, jak mi tam hałasują na górze. Hermetyczny dowcip, tak. No, Tim już wychodzi, no super. Dziękuję za informację, że Tim już wychodzi. Mogłaby zniknąć. Wymień się numerami. Nie, wcale nie mamy do niego numeru. Skoro napisałam do niego, żeby przyszedł. Czy on zadzwoniła. Gadka na podryw. No, come on! Pójdzie. Romantyczne. Obejmij, nie mogę. Flirtuj. Coś z tego wyjdzie? Wątpię. Wyznaj zauroczenia. Nie, Nicole, nie chcę iść na żadną imprezę. Miłosna pogawędka. Obiecaj zadedykować utwór. Ej, gdzie ty idziesz? Poszedł sobie. O nie, poszedł sobie. Ale śmiesznie. Dobra, szybka kolacja. No. Zjedz kolację. Klops po włosku, okej. Okay. Mogłabym w sumie tą rybę w końcu jakoś wykorzystać i zjeść chociaż tyle. Ej, no nic by nie poszedł, on został. A jednak poszedł, nie wiem. Dobra. Ej, to w ogóle muszę zamknąć te drzwi. Zablokuj dla wszystkich wyjątek Holly. O. Tak, tak będzie najbezpieczniej, żeby nikt mi nie wszedł i żeby nikogo nie zabiły moje małe śmiercionośne kwiatki. Które w sumie nie są aż tak bardzo śmiercionośne, no ale jednak troszkę. Jak tam z tą kolacją będzie dzisiaj? Boże, ile można w kuchni siedzieć robić kolację, no ja po prostu w to nie wierzę. No, jedz. Jedz, jedz. Smacznego. Ty możesz sobie to zjeść, jak chcesz. Poszedł do komputera, mogę się założyć. Mówiłam. Dobra, to coś tutaj jeszcze z nim pokombinujemy. Romantyczne. Wyznaj zauroczenia. No już, najadłaś się. Lol. Spoko. A czy mogłabym na przykład flirtu? Ja to będzie musiała podejść, to nic. Nie. To sobie na spokojnie zrobimy tak. Pogadamy sobie, omówimy estetykę. Zabawne, poopowiadamy jakiś dowcip po wampirach. Jak milutko, jak się fajniutko zrobiło. Ale niestety nasza Holly idzie do pracy. I mam niezaczęty trening. To źle. Dobra, idziemy spać. Musimy jakoś ogarnąć się do następnego dnia. Okej, okay, dosyć spania. Nie ma czasu na spanie. Trzeba ogarnąć nasze najpotrzebniejsze potrzeby. Oglądaj kanał TV na 100. Szybkie śniadanko i zobaczymy, jak tam nasze roślinki wyrosły, czy w ogóle wyrosły, czy w ogóle nie wyrosły jeszcze. Musimy się nimi niestety zaopiekować. I musimy zobaczyć, czy będą rosły, czy nie będą rosły. Śniadanie, dobra, śniadanie sobie ogarnę na kiedy indziej, nie sobie w pracy zje. Tutaj musimy pielęgnąć ogród, czyli te najbliższe dwie roślinki mi tutaj powinna ogarnąć. Nie potrzebują pielęgnacji. Okej. Ojej, a ile mam tutaj? Zbierz cały plon. A co z tym moim tutaj? Czy to są... Smocze owoce. No właśnie, to są smocze owoce. A to? Smoczy owoc, a to? Też smoczy owoc. Zbierz cały plon. I spróbuję to jeszcze raz zaszczepić. Szczep pod lwią paszczą. O! O to mi dokładnie będzie chodziło. Przyszły mi rachunki. 5000 to nie jest aż tak strasznie dużo. W sumie tyle zrobiłam na tym, jak sprzedałam wszystkie przedmioty, które nie są mi już potrzebne. Tak mniej więcej. Okej. Okay. Niczego więcej nie ruszam. Opłacimy sobie nasze rachuneczki. Podniesiemy kosz. Bo oczywiście ktoś przewrócił go niefortunnie, przypadkiem niby. Zbierzemy sobie plonik. I będziemy szli chyba do pracy. O nie, jak to strasznie wszystko wygląda. Zobaczcie, chwilę byłam... Gdzie? W ogrodzie i jak mi wszystkie w ogóle te spadły. Straszne to jest. O 14 idzie do pracy, tak? Tak, o 14. To w takim razie, nie wiem, bieg bez potu. Jak się umyję, to już nie chcę, żebym musiała się drugi raz myć.
Dobra. I co, musimy godzinkę jakąś machnąć, nie? Dopiero zaczęte. No, wbij mi tutaj 25. Boże, kiedy ja ostatnio coś takiego robiłam? Podczas czarnej, nie czarnej wdowy, podczas asylum. Też miała te wszystkie gotowania, niegotowania i w ogóle. Dajesz, bo musimy zrobić to w 100%, inaczej nie będzie niczego. 75, no jeszcze raz i będzie 100%. I pójdziemy do pracy i może będzie jakiś awansik, hehehe. Jest, dobra. Jest strasznie głodna. Nie mam żadnego jedzenia przy sobie. Może coś na szybko zjemy. Zjedz coś na szybko. Woda, chipsy, owsianka. To było na śniadanie, ale trudno. Halo. No. Tak, wiem, że za godzinę zaczyna praca, dlatego chciałabym, żeby się najadła. A jak te moje roślinki jeszcze nie wyrosły? Ale są takie już malutkie, takie fajne. Mogłabym mówić do nich, ale nie mam czasu na to. Zresztą zaraz Holly idzie do pracy, także... No, długo? A ona dopiero zaczęła jeść, świetnie. Genialnie. No to najedz się chociaż, no idź. A ja tutaj posprzątam troszkę. Dobra, słuchajcie, nasze miskie piśki urosły, także na pewno musimy je nakarmić, jednego i drugiego, i chwilkę się z nimi pobawimy. Dobra. I dopiero wtedy pójdziemy spać. No, niestety musimy nakarmić nasze misiaczki, żeby tym razem znowu mi nie zdechły z głodu tak przypadkiem, takim małym przypadeczkiem. Aha, to już zaszczepiłam znowu, to niech sobie rośnie, tutaj mnie nic nie interesuje. Szybki siusiu zrobimy i obejrzymy sobie kopkę telewizorka. Tak, i nie zapomnijmy ich jutro z samego rana nakarmić, bo to bardzo ważne. Z jednym jest dużo roboty, a z dwoma to już w ogóle będzie szaleństwo, ale staram się ich tym razem nie uśmiercić jako tako. I słuchajcie, na dzisiaj będzie to tyle, bo już mamy odcinka i jeszcze więcej, 3 dni zrobiłam, a ze względu na to, że mamy teraz pracę, do której nie musimy chodzić i ten czas o wiele szybciej idzie, więc mamy więcej czasu antenowego do wykorzystania. Tymczasem co? Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę, o komentarzu, o subskrypcji tego kanału i wejdźcie w opis filmu, bo tam są wszystkie social media, na których się udzielam. Dosyć często, bardzo często. Najlepszy sposób na kontakt ze mną to social media. I co, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo i cześć!